Dołek. Dołek to jest książka wydawnictwa Zakamarki. Bardzo, ja bym powiedziała, specyficzna, piękna, spokojna i taka z morałem, ale dla dorosłych, bo to jest książka o tym, że dzieciaki, zobaczcie, tutaj są dzieciaki, miały przy szkole, tak przy sali gimnastycznej, zaraz Wam pokażę konkretnie gdzie, miały taki super fajny dołek do zabawy. Nie wiem, czy w Waszym dzieciństwie istniało coś takiego jak taki dołek, jakieś takie miejsce, gdzie wiecie, były chaszcze, krzaki, można się było bawić, chociaż nie było tam zorganizowanego placu zabaw. Dzieci z tej szkoły codziennie cudownie bawią się w tym dołku. Nie potrzebują jakichś specjalnych przyrządów ani zabawek, bo wymyślają sobie, co tutaj można robić. I wiecie, działa wyobraźnia dziecięca, ale są też dorośli w tej szkole i dorośli nie znoszą dołka. Oni wręcz nienawidzą dołka, ponieważ uważają, że może się dzieciom coś stać, jak się bawią w tym dołku. Problem jednak dorosłych, bo nie dzieci, polega na tym, że jeśli cokolwiek komukolwiek się stało, to nie dlatego, że się bawił w dołku, ale na przykład dlatego, że się potknął i upadł, albo ktoś kogoś na WF-ie rzucił piłką i są tutaj pokazane takie przypadki, czyli dorośli mają czarne na białym, że dołek jest ok, a wypadki i tak się zdarzają, niemniej jednak robią wszystko, bo dzieci się w tym dołku nie bawiły. I tutaj jest taka fajna i niefajna jednocześnie sytuacja pokazana, kiedy właśnie dziecko robi sobie krzywdę, bo upada, ale nie w dołku, tylko po prostu wychodząc na podwórko. I co robią dorośli? Dorośli mówią: ani mówiłam, nie możecie się bawić w dołku, bo można sobie zrobić krzywdę. Jest tutaj pokazana taka władza dorosłych, którzy mogą dziecku czegoś zabronić i taka niesprawiedliwość, takie poczucie, że no przecież to jest naprawdę nie fair, tylko że my nic z tym nie możemy zrobić, bo jesteśmy dziećmi. I dorośli faktycznie zabronili dzieciom bawić się w tym dołku i zobaczcie, jakie te dzieci są nieszczęśliwe, mają huśtawki, teoretycznie powinno być super, są na boisku, wszystko powinno być fajnie, ale one się nudzą, bo na tych super fajnych huśtawkach nie można na nich stawać, nie można się zbyt mocno huśtać, nie można się okręcać, no praktycznie nie można nic, można na nich siedzieć i skrzypieć i tak tutaj jest to opowiedziane. I cała ta książka jest taką opowieścią o tym, że dzieci dążą do tego, żeby w sposób naturalny się bawić z właśnie naturą, gdzieś tam w przyrodzie, a nie w tych wszystkich sztucznych miejscach, które my jako dorośli stworzyliśmy dla nich, bo jest bezpiecznie. I w momencie, kiedy dorośli zakopują ten dołek, bo uznają, że nie, no po prostu nie, nie ma opcji, nie chcemy, żeby dzieci się tam bawiły. Mogłoby się wydawać, że to jest sytuacja przegrana dla maluchów. Zobaczcie, jak to wygląda po zakopaniu, ale to nie koniec. Zawsze jest jakieś ale i dzieci, które faktycznie pragną i chcą się bawić na dworze i mają bogatą wyobraźnię, zawsze znajdą takie miejsce, które no dzisiaj nazywamy dołkiem, ktoś inny może to nazywać zupełnie inaczej i one też, jak dorośli im zabrali ten dołek, one odnalazły takie swoje nowe miejsce, ale jakie? To już musicie, wiecie, przeczytać, nie?